Sponsorem materiału jest PKN Orlen. Dzień dobry raz jeszcze, Marlena Nowakowska. Drodzy Państwo, już teraz razem ze mną jest pan Michał Łazarczyk, przewodnik tatrzański, instruktor narciarstwa oraz pilot wycieczek. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry, witam. Pierwsze pytanie, skąd zamiłowanie do gór, a także pomysł, aby stało się to sposobem na życie, również to zawodowe? No Majka, nie mając takie piękne widoki jak tutaj za nami, no nie da się nic innego robić, jak po tych górach chodzić. Od dziecka była to pasja i zamiłowanie rodzinne, no a kiedyś przerodziło się w to, że jest to mój zawód jako przewodnik tatrzański, instruktor narciarstwa, także chodzę i jeżdżę na nartach po tych naszych pięknych Tatrach. To prawda, widoki zapierają dech w piersiach. Dlaczego warto przyjechać właśnie tutaj do Zakopanego i wybrać się w te zakopiańskie szlaki, w zakopiańskie góry? Majka, dlaczego warto? Bo można poczuć tą góralską ślebodę, czyli wolność, swobodę w tych górach. Nie tylko piękno Tatr, przyrody, jaka tam się znajduje, ale również poczucie takiego zdobycia, wchodząc na szlak, na szczyt dany, że możemy coś osiągnąć, jesteśmy w stanie do czegoś dotrzeć, no i mieć takie swoje spełnienie. Panie Michale, a dlaczego w góry warto się wybrać właśnie z przewodnikiem? Czemu warto z przewodnikiem? No, przede wszystkim bezpieczeństwo. Ale jest cenne informacje, te informacje, które przewodnik udziela pod względem topograficznym, przyrodniczym, historycznym, czyli wiele aspektów nawet dla rodzin, dla prywatnych osób, które uważają, że są w stanie sami taki szlak przejść, nawet prosty, dolinkę, nie gdzieś wysoko, gdzie jest jakieś niebezpieczeństwo ze strony na przykład wysokości, ekspozycji terenu, ale nawet w prostej dolince te informacje i bogactwo w Tatrach jest tak wiele, że tych informacji można od przewodnika otrzymać, no i dowiedzieć się ciekawych rzeczy. Wspomniał pan o bardzo ważnym aspekcie, a mianowicie o bezpieczeństwie, o tym, o czym każdy z nas myśli, wybierając się na wakacje. No właśnie, jak zadbać o to bezpieczeństwo w górach i czy dzisiaj turyści są rozważni, wybierając się w takie wędrówki? No przede wszystkim, wybierając się w góry, trzeba wziąć i sprawdzić sobie pogodę. To jest najważniejszy czynnik. Pogoda, gdzie chcemy iść, sprawdzić, jaka to jest trasa, jaka długa, o której, ile czasu nam zajmie przejście takiej trasy, tak żeby się przygotować na nią z jednej strony pogodowo, z drugiej strony sprzętowo, czyli mieć odpowiednie ubranie, przewidzieć, że ta pogoda bardzo szybko się w górach zmienia i nawet jeśli wychodzimy i tutaj jest temperatura plus 15, plus 20, plus 25 stopni, to ona może spaść i trzeba mieć coś przeciwdeszczowego. Trzeba mieć coś, żeby założyć na siebie, jeśli ta temperatura spadnie, ochłodzi się, przewidzieć, ile dany szlak zajmie nam przejście takiego szlaku, czy nawet wracając z tego szlaku zdążymy przed zmierzchem wrócić, czy nie trzeba wziąć ze sobą jakąś latarki, żeby w razie czego nie utknąć w górach i wzywać pomocy. Powiedział pan o ubraniu, o pewnym sprzęcie, jak nawet zwykła latarka. A co z prowiantem? Czy w to też warto się zaopatrzyć? No, bez wątpienia woda pewnie to podstawa, ale czy coś więcej powinniśmy ze sobą wziąć? No po prawdzie woda, mamy strumyki, mamy potoki, można ją sobie nabrać. Mamy schroniska górskie, w której możemy coś zjeść, ale oczywiście no, trzeba też mieć ze sobą coś. No, nie zawsze dochodzimy do tego schroniska. Czasem wybieramy trasy, że tego schroniska nie mamy po drodze, albo ze względu na warunki atmosferyczne zejdziemy wcześniej, nie dojdziemy do niego. Czyli zawsze warto mieć ze sobą prowiant, coś nawet, jakąś czekoladę, tę gorzką, żeby w razie czego, jeśli odpadamy z sił, tego cukru dostarczyć do organizmu, no i sił do tego, abyśmy nie zostali w górach, ale zeszli bezpiecznie ze szlaków. A w szpilkach i klapkach w góry to już taka przeszłość i stereotyp, jeśli chodzi o turystów przyjeżdżających tu z miasta, czy jednak może codzienny widok? No niestety widzimy ich, widzimy tych turystów. Na jednej najprostsze szlaki okazuje się, że turyści bagatelizują i wybierają się w nieodpowiednim obuwiu. No niestety te klapki, szpilki da się zobaczyć. No, takim przykładem jest Kasprowy Wierch, na który można wjechać sobie kolejką. No i turyści uważają, że jeśli wjeżdżają kolejką, wychodzą zobaczyć panoramę i tą kolejką będą zjeżdżać, to
szpilki również mogą być na tych nogach, bo nigdzie w góry nie idą. No ale trzeba wziąć pod uwagę, że ta kolejka może nas wywieźć, ale może nas nie zwieźć. I wtedy trzeba zejść z tego szczytu. I co wtedy? Także nawet najprostsze szlaki warto nie bagatelizować. Nie mówimy o tym, że ktoś musi mieć już odpowiednie buty górskie, ale przynajmniej trekkingowe, adidasy wygodne, a nie klapki, japonki czy szpilki, o których niestety dość wesoło się można o tym opowiadać anegdoty, ale jednak no nie są odpowiednim obuwiem. Powiedzieliśmy już zatem, jak wybrać się w te góry, jak się przygotować. A jeżeli jednak już znajdziemy się w niebezpieczeństwie, jeżeli na szlaku czujemy, że nie damy rady albo coś po drodze się wydarzy, gdzie wtedy szukać pomocy? No oczywiście, jeśli dochodzi do sytuacji, że wymagana jest pomoc, no trzeba wezwać najlepiej służby ratunkowe, czyli w naszym wypadku TOPR. Numer alarmowy, są aplikacje na smartfony, na telefony, które również pomagają, ale no przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że w Tatrach musimy polegać na osobie, która jest z nami, na osobach, które mijamy na szlaku. Niegdyś piękny był zwyczaj witania się wysoko w górach, mówienie sobie dzień dobry, to nie to, że kogoś znamy, ale była to właśnie ta sytuacja, żeby zwrócić uwagę, nie być tylko samym ze sobą, ale często ta osoba, która nas widziała ostatnio na szlaku, mogła być tą osobą, która mogła wskazać ratownikom, że tak, ta osoba znajduje się tu albo gdzie indziej. I warto jednak między sobą te informacje udzielać, no bo czasem jest tak, że tego zasięgu nie mamy. Telefon nie łapie, no i co? No musimy polegać na tym, że ktoś będzie musiał zlecieć do schroniska, do miejsca, gdzie zasięg telefonu zostanie złapany i udzieli pomocy, wzywając służby ratunkowe. Wróćmy jeszcze na moment do zawodu przewodnika. Co jest na co dzień największym wyzwaniem? Co jest największym wyzwaniem w zawodzie przewodnika? No myślę, największym wyzwaniem no satysfakcja klienta, czyli żeby nawet jeśli zabieramy na trasę, którą klient sobie wymarzy, to przygotować ją tak, żeby była dla niego odpowiednia, zarówno kondycyjnie, często tych ludzi można na przykład nie znać wcześniej, czyli jeśli są... też konieczna jest jakaś konsultacja i rozmowa? Weryfikacja przewodnika. Czasem jest tak, że nie ma... Ktoś powie, że jest mistrzem świata w danej dyscyplinie, a się okazuje, że nie jest. No i od nas to zależy, czy jesteśmy w stanie, wybierając trasę, głównie mówimy tu o wyższych partiach Tat, że dana osoba no, nie daje się, ma jakieś lęki, ma jakieś tutaj nawet fizyczne właściwości, które nie pozwalają zdobyć szczytu i musimy to ocenić już na etapie wycieczki i tak ją przeprowadzić, aby było bezpiecznie zarówno dla klienta, jak i dla nas. A jeżeli ktoś wybiera się na swoją pierwszą wycieczkę w góry, jaką trasę poleciłby Pan tutaj w okolicach Zakopanego? Majganie, tych tras jest bardzo wiele w naszych Tatrach i no, na pewno warto je stopniować. Wyjść sobie na taki rozruch do dolinki którejś, tych dolinek mamy i reglowe krótkie, nawet jak ktoś przyjeżdża i planuje, że będzie miał bardzo ograniczony czas w Tatrach, to może nawet po południu wyjść sobie do Doliny Strążyskiej, gdzie już się przejdzie, pospaceruje, może wybrać sobie dłuższe doliny, Doliny Kościeliska, Chochołowska, a nie od razu rzucać się na głęboką wodę, wybierać najtrudniejsze szlaki, gdzie mamy łańcuchy, przepaście i tam się okazuje, że niestety ten trasa nas zaskakuje. Oprócz tego, że jest Pan przewodnikiem, jest również Pan instruktorem narciarstwa. No i właśnie takie pytanie, które zadaje sobie często bardzo wielu miłośników sportów zimowych, zwłaszcza tych, którzy już kilka swoich lat jeżdżą, to czy polskie góry rzeczywiście nadają się dla nich, nadają się do jazdy na nartach, czy znajdziemy tutaj wiele ciekawych i atrakcyjnych tras? No oczywiście, moi kani, Zakopane, Tatry, powiat tutaj tatrzański oferuje zróżnicowane trasy narciarskie dla początkujących, dla zaawansowanych. Coraz mocniej rozwijają się również tutaj stacje narciarskie, które między sobą już nie konkurują, ale wspólnie działają. Czyli już jesteśmy w stanie na jednym karnecie jeździć po wszystkich trasach, zarówno po polskiej stronie, jak nawet i po słowackiej, bo już takie stacje tutaj są połączone na jednym karnecie i to, co ktoś mówi, że w Alpach tych tras jest kilometry, a tutaj tylko jedna trasa, to nie jest prawda, bo jesteśmy w stanie codziennie na innej trasie, na jednym karnecie jeździć i stopniować również. Mamy przepiękne trasy i w Tatrach, na Kasprowym Wierchu dwie trasy, w Kotle Goryczkowym, Gąsienicowym dla zaawansowanych, gdzie na naturalnym śniegu, w warunkach w polskich górach, myślę, najlepsze narciarstwo się odbywa.
odbywa. A dlaczego akurat narty, a nie snowboard? Czemu narty, a nie snowboard? No bo mamy dwie nogi i na dwóch nartach się pewniej czuję niż na jednej. Rozumiem. Panie Michale, zatem powiedzmy jeszcze naszym widzom, gdzie Pana możemy znaleźć, jak namierzyć, no i jak korzystać z dobrych usług doświadczonego przewodnika. Mejkanin, no zapraszam do Zakopanego, zapraszam w góry. Znaleźć nas można na stronie internetowej Tatra Group, na której jest kontakt, opisujemy wycieczki, mamy swojego fanpage'a na Facebooku również pod nazwą Tatra Group, gdzie na bieżąco z wycieczek, z imprez, atrakcji, jakie tutaj na turystów czekają pod Tatrami, dajemy relacje. Drodzy Państwo, także ja również zapraszam Państwa tutaj do Zakopanego, zapraszam do Pana Michała, który służy dobrym, wspaniałym uśmiechem i z pewnością dobrą radą, również tam na tych górskich szlakach zapraszamy jeszcze raz do Zakopanego, a z Państwem oczywiście widzimy się już za moment po krótkiej przerwie. Naszym gościem, przypominam raz jeszcze, był Pan Michał Łazarczyk. Do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia. Sponsorem materiału był PKN Orlen.